Witam kolegów hodowców. Tutaj akurat ze stacji paliw, bo dziś wybieram się na wystawę okręgową, na wręczenie nagród do Łodygowic, do Bielska. Do Żywca, okręg Bielsko. I właśnie moja córka dzisiaj też, to wspominałem tam na filmiku kiedyś, ma Mistrzostwa Śląska w szachach. I właśnie ją odstawiłem, bo znajomi ją zabrali. Udało się jakoś to pogodzić. Wczoraj był pierwszy dzień. Jedziemy. Wczoraj był pierwszy dzień mistrzostw. I bardzo dobrze jej poszło. Po pierwszym dniu zajmuje nawet pierwsze miejsce w Mistrzostwach Śląska dziewcząt w szachach. Także no, jadąc na wystawę mam trochę wyrzuty sumienia, bo z jednej strony chciałby być z nią, że tak powiem, wspierać ją, a no z drugiej strony też chcę jechać na wystawę, odebrać no, na trzecie miejsce w okręgu nagrodę w kategorii B. Też się te gołąbki hoduje i jak się uda coś zdobyć, to już fajnie taką nagrodę odebrać. Nie wiadomo, kiedy się taki sukces znowu pojawi. W końcu w okręgu jest około 1200 hodowców, więc trzecie miejsce na 1200 hodowców, no to dla mnie amatora jest wielkim sukcesem, z czego się bardzo cieszę. Jest też mój gołąbek na wystawie. Też jestem zainteresowany, jak temu gołąbkowi poszło. Jakie miejsce tam zajął, jak został oceniony. Także no jadę na tą wystawę, choć z wyrzutami sumienia. Mam nadzieję, że córka sobie poradzi. Zobaczymy, jak jej pójdzie. Zawsze to ma jakieś wsparcie. Wiadomo, jest mała, trzeba jeszcze ogarnąć parę rzeczy. Wczoraj byłem też na wystawie okręgu Śląsk Południe. Tam w ogóle mnie zastanowiła taka rzecz, że mały oddział, a co roku organizuje wystawę okręgową. A przecież do organizacji wystawy trzeba iluś tam ludzi. Praktycznie tam 1/3 czy połowa oddziału jest co roku zaangażowana do organizacji wystawy okręgowej. Fajne tam miejsce mają lokalowo. Mają tam chyba z władzami dogadane miejsce, salę, miejsce na wręczenie nagród, jedzenie. Więc się fajnie tam wszystko to komponuje. Z drugiej strony co roku jest w tym samym miejscu, więc już człowiek nawet wie, gdzie jechać. Już nie pamiętam, od ilu lat tam ta wystawa jest organizowana. No nie wiem, może z 20 lat, może i wcześniej była, może od samego początku tworzenia okręgu, że tak powiem, ją już organizują. Tak więc, no super sprawa, super tam jeszcze są koledzy zaangażowani, zresztą mam tam fajnych kolegów, fajnie mnie przyjęli wczoraj. Nagrałem też dla Was reprezentację, która się pokaże na moim kanale. Można sobie zobaczyć najlepsze gołąbki okręgu Śląsk Południe. Jest to specyficzny okręg, może nie wszyscy wiedzą, który ma praktycznie wszystkie loty ze wspólnego startu, czyli też idzie koło 17, no 15 tysięcy gołębi na pewno, bo widziałem na kartach ocen. No może do 20 tysięcy gołębi, tam gdzieś połowa hodowców, połowa liczebnie, może nawet trochę mniej niż połowa tego, co w okręgu Bielsko, 500 hodowców. Niestety to taki okręg z tradycjami, ale dużo starszych osób, dziadków, te oddziały się kurczą, z tym, że trzeba też pamiętać o tym, że rozpiętość okręgu Śląsk Południe to około 40 km. Od pierwszego do ostatniego, cały na 40 km idzie 20 tysięcy gołębi, więc wiem, że kiedyś szło 30 tysięcy nawet.
nie wiem ile na tych pierwszych lotach najkrótszych idzie. Także na takim małym obszarze u mnie rejon wypuszcza 10 tysięcy. Rejon 3 oddziały, te 40 km, może do 50 rozciągnięty, bo tam jest, ja mam pierwszy gołębnik, a ostatnie za Ustroniem tam gdzieś, no to dużo do Ustronia mam 30 km. A tam jest oddziały, no tak jakby u nas w każdej miejscowości był oddział, no, oddział Golasowice, oddział Bąków, oddział Strumień. Tam na przestrzeni 5 km są oddziały, oddział Lyski, bo miejscowość Lyski, oddział Gaszowice, bo miejscowość Gaszowice. W Rybniku nawet były 3 oddziały swego czasu, więc jedna miejscowość większa, także naprawdę duże skupisko hodowców, dużo gołębi idzie w wspólnym starcie, no i mają starty wspólne od pierwszego lotu, jest na pewno specyfika pewna, gołębie w dużej grupie idą. Jest też duża konkurencja na takiej liście, ta lista jest ciekawa, idzie 10-15 tysięcy gołębi, na pewno wygranie takiego lotu jest prestiżowe, także no, bawią się tam w tradycyjny sposób, troszkę inaczej, no, na te kategorie zawsze i w Mistrzostwach Polski jakieś wyniki tam są na niższym poziomie, ale jakby ma ten okręg swój jakby taki specyficzny urok i czymś się wyróżnia tym, że te starty są wspólne i te loty ze wspólnego startu, także tam kolegów serdecznie pozdrawiam z wystaw i w Wodzisławiu, co wcześniej byłem na oddziałowych wystawach, czy tam byłem też, pokazałem rejonu Mszanna. Mam tam kolegów, właśnie też kolegów, też sędziów. Także miło tam było pooglądać gołąbki. Miło było sobie pogadać, miło z kolegami. Czasami jak się tej pracy z tymi gołębiami tyle jest, brak czasu, to człowiek dochodzi do wniosku, że najlepiej by to rzucił. Ale po takich spotkaniach, na wystawach, no ma to swoje... Jest jakiś urok, można się spotkać, można pogadać. Można na tych wystawach naładować akumulatory, nabrać do nowej nadziei. Zapraszali mnie też hodowcy do lotowania, bo to nie jest problem. Jestem właściwie w granicach tego okręgu. Mieszkam na granicy okręgu Bielsko i okręgu Śląsk Południe. Nawet dalsze gołębniki za mną, dalsze pomiary w okręgu Śląsk Południe są jak ja. Zapraszali mnie nawet do lotowania. A co prawda akurat hodowcy z oddziału, nie tego, który jakby mam najbliżej, no ale z innych oddziałów okręgu Śląsk Południe, koledzy, znajomi chodzili z pytaniem, propozycją, kiedy zacznę lotować u nich, no. I w okręgu Bielsko-Biała jest dobrze, także jakby nie mam tu powodów do zmian, chociaż na pewno tam mają też loty interesujące, wspólny start, wiele tysięcy gołębi, pewna inna specyfika pomiarowo, że tak powiem, tam pomarudziłem na jednym z filmików odnośnie pomiarów, no jest taka prawda, że zresztą mógłbym to pokazać na kartach ocen, no jednym pasuje dwa razy 500 km i 700, to żeby mieć limit 1800 w kategorii I. Dodatkowo w kategorii C tak samo, no jednym jest, jak u mnie w tej chwili jest za mało, za krótko, ja muszę mieć dwa maratony i 500, także no jest to, jeśli chodzi o kategorie takie wystawowe dla gołębi pod olimpiadę, to po prostu no tam pomiary są bardzo dla mnie fajne, no miałbym jeden z najdłuższych gołębników ostatnich. No i to ma też swoje plusy. Ja mam w okręgu Bielsko-Biała pierwszy gołębnik, więc no byłoby kuszące, żeby tam lotować. No ale na razie nie wiem, jak to się na to zanosi. Poza tym na przykład oddział sąsiedni jest bardzo duży. Tam idzie 5000 gołębi. To no jeszcze trzeba ten wynik zrobić. O tym trzeba pamiętać. No ale są warunki, żeby na przykład
jakiś gołąbek, który ma dobre konkursy. Wiadomo, że tyle pierwszych konkursów by idzie dwa razy więcej gołębi, by gołąb nie miał, co na przykład w tej chwili, ale mając drugi konkurs i tak ma koeficjent mniejszy niż u nas w oddziale pierwszy konkurs, więc nawet jak jest dwóch, trzech dobrych hodowców, to każdy z nich na koeficjencie zyskuje. Nasz oddział nie jest w stanie limitu gołębi wyrobić. Te 5000 gołębi, nawet nie wiem w jakim oddziale w Polsce to jest. Znaczy, podejrzewam, że 90% oddziałów w Polsce nie wyrabia tych limitu 5000 gołębi, więc ten limit jest troszkę, wydaje mi się, no jak na starcie u nas idzie 3000 czy 3000 z hakiem, to nasze gołębie z góry zwycięzcy lotów, czy najlepsze gołębie, nie mają szans na wystawie, ponieważ nawet jakbyśmy mieli, miałbym gołąbka, który wygrał ileś pierwszych konkursów, to i tak on przegra na koeficjencie, bo limit gołębi koszowanych jest zbyt mały. I tu jest u nas duży problem, a już w lotach 500 km to nie wspominam. Wiadomo, że tu się liczą listy rejonowe i to jakby troszkę sytuację ratuje. Ale no, ten limit 5000 gołębi przy liczeniu koeficjentu, no nie wiem czy... No ja taki szaraczek na to wpływu nie mam, ale ciekawe czy przy zmniejszających się oddziałach i mniejszej liczbie gołębi, czy nie byłoby sensu tego limitu gołębi zmniejszyć, no nie wiem, do 3000 na przykład. Skoro 90% oddziałów w Polsce nie spełnia tego limitu, no hodowcy oglądają mój kanał, no to na pewno lotują w swoich oddziałach i może taka prośba, napiszcie ile gołębi wkładacie na pierwszy lot kategorii, na pierwszy lot, na jeden z pierwszych trzech lotów, powiedzmy, bo zawsze na trzecim locie zauważyłem idzie najwięcej gołębi, to ile wkładacie na taki najwięcej gołębi na lot, wiadomo, że to będzie na pewno lot kategorii A, krótki, ile wkładacie na pierwszą 500, ile wkładacie na maraton. Tak z ciekawości, ilu hodowców jakby można prosić o taki komentarz. I zobaczymy, ile procent oddziałów przekracza limit, ilu hodowców, że tak powiem, wykaże, że u nich jest te 5000 gołębi. No u nas zaczynamy 300, około 3000, nawet nie wiem, czy teraz delikatnie ponoć wyżej 3, bo to co roku spada, było kiedyś 3800, pamiętam, potem 3500, 3300, roku nawet nie patrzyłem, nie pamiętam dokładnie, ale tak to po prostu wygląda. Podejrzewam, że na przyszły rok będzie jeszcze mniej i możemy już nawet tych 3000 nie zamknąć, nawet na pierwszym locie. To gdzie tu 2000 gołębi do limitów kategorii A? Koeficjenty młodych, które liczą się tylko z oddziału, limit 5000, a u nas może być 3000. No to trochę na starcie jest jakby troszkę niesprawiedliwe. Wiem, że trudniej wygrać, ale taki gołąb przy 5000 ma 0,2, drugi 0,4, no a u nas pierwszy ma 0,4, także dwa razy więcej gołębi, więc na pewno jest dwa razy więcej dobrych hodowców, więc wiadomo, może gołąb mieć drugi konkurs zamiast pierwszego, ale oni tak samo dobry koeficjent ma jak u nas na pierwszy konkurs, a poza tym ktoś ma szansę zyskać, bo ma pierwszy i wtedy zyskuje tę połowę koeficjentu, a przy wyśrubowanych wynikach no to ma znaczenie. No u nas pierwszy, drugi konkurs to jeszcze ma jakieś znaczenie, a później te koeficjenty tak rosną, że trzeci, czwarty czy piąty konkurs na oddział to już jest po prostu jeden konkurs przekracza jakiś rozsądny wynik od gołąbka, także w przyszłym roku nie wiem, może w tym względzie też loty młodych mamy krótsze, w sumie mniej gołębi się zgubi, będą łatwiejsze, będzie więcej gołębi szło na loty, jest szansa o lepsze koeficjenty, chociaż ja akurat co do tych lotów krótkich na młode jestem, no jak gołąb coś przeżyje na młode, to wiem co trzymam na zimę, a tak to przy tych krótkich lotach może ma to swoje plusy w ilości gołębi, może też ma swoje plusy. Im łatwiejsze loty, tym mniej się hodowcy zniechęcają, bo
wytracić gołębie, to jest pierwszy powód do tego, żeby w końcu tym ciepnąć i zrezygnować. Najważniejsze, wchodzić do gołębnika z radością, że gołąbki, które dawaliśmy na lot, mamy, że są niepogubione. Tu niestety teoretycy utwardzania gołębi według mnie nie mają racji, bo to jedynie szybko by utwardzili hodowców i zostaliby tylko najwytrwalsi, a ci najwytrwalsi, jak zacząłby ubywać, to tak samo by zaczęli rezygnować, więc to utwardzanie gołębi spowoduje tylko dalsze wyeliminowanie hodowców, mniej punktów wkładań, mniej oddziałów. I jak ktoś kawałek, starszy człowiek, parę kilometrów będzie musiał zawozić gołąbki, to zrezygnuje. To jest jeszcze trzyma hodowców, że mają te punkty wkładań w tradycyjnych miejscach, są do nich przyzwyczajeni, do tych swoich sekcji, oddziałów, więc jak z powodu limitu gołębi oddziały się zaczną łączyć, no bo żeby się liczyć na jakimś szczeblu wyższym, to będzie się trzeba łączyć, to spowoduje dalszy spadek hodowców, więc może obniżenie tego limitu gołębi w koeficjentach byłoby sensowne. Także tak tu przy okazji jazdy na wystawę do Łodygowic, do Żywca, się rozgadałem troszeczkę. Zobaczymy, jak tam mojej córce pójdzie na tych szachach. Martwię się trochę, no mam wyrzuty sumienia, że jadę na tą wystawę. Z jednej strony bardzo chciałbym być z nią, jakkolwiek wyniku nie uzyska, jak uda się jej dobry wynik zdobyć, to przykro mi będzie, że tego nie widziałem i nie byłem przy tym. A jak się jej nie uda, no to też mi będzie przykro, że przy tym nie byłem, że może by coś... Także no cokolwiek się zdarzy, to praktycznie jakieś tam wyrzuty sumienia z tego powodu mam, że nie mogę z nią być. Do tej pory zawsze była... Znaczy raz była na zawodach z dziadkami i wtedy zdobyła trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski do lat 6. Puchar Polski to się nazywało, miało to rangę Mistrzostw Polski. Była trzecia w Polsce, no a na pozostałych zawodach wszystkich byłem, tak w Katowicach, gdzie zdobyła pierwsze miejsce w ogólnopolskich mistrzostwach przedszkolaków w kategorii dziewczynek. Także no trochę tych wyników, ma znacznie lepsze wyniki w szachach niż ja w gołębiach, także to ja przy niej w gołąbkach jestem amatorem, przy tym co ona już osiągnęła, jakie wyniki ja bym jeszcze na szczeblu ogólnopolskim tak wysoko nie byłem, jak moja córka w szachach na szczeblu ogólnopolskim i tu regionalnym. Tu Mistrzostwa Śląska obejmują o cały Śląsk i to myślę, że w pierwszej dziesiątce będzie na pewno, a szachistów jest więcej niż hodowców gołębi, także to bez porównania w ogóle to, co moje gołąbki latają w porównaniu z tym, co ona osiąga tutaj w szachach. Także ja o takich osiągnięciach w gołąbkach mogę tylko pomarzyć, jak moja córka ma w szachach, więc dlatego też troszkę staram się inwestować i w pewnym sensie zrezygnowałem z tego, co się da przy gołębiach, bo znaczy jedno i drugie zajęcie, hobby się wzajemnie potrzebują czasu i się wzajemnie ograniczają, no więc na razie postanowiłem trochę zluzować sobie z gołębiami, bo choć to moja pasja, no a wiadomo, dzieci to jest dla nich się też zrobi, chce się dla nich jak najlepiej, więc cieszą ich sukcesy. No dlatego mam nadzieję, że jej tam dobrze pójdzie. Chyba najnudniejszy filmik z drogi. Także tak to tutaj wygląda. Moich kilka przemyśleń na temat lotowania, na temat tych oddziałów. Jak się rozgadałem, także pozdrawiam. Będę chciał ponagrywać, pokazać naszą wystawę okręgową, kilka wstawek zrobić. O,
zbliżamy się, pięknie tutaj wygląda, można popatrzeć na teren górzysty. Także na razie pozdrawiam, dobry lot, Krzysztof Trzaskalik, 513 812 854. Do usłyszenia.